Jeśli w sumie kiedykolwiek słyszeliście w jakiejś bajce, że coś jest za siedmioma górami, za siedmioma lasami, to pewnie chodziło o tym, że jest za Lublinem, bo Lublin właśnie jest położony na siedmiu wzgórzach. Długo myślałem nad nagraniem tego odcinka. Mimo że mieszkam w Lublinie już drugi rok, zawsze było nie po drodze, żeby nagrać coś. Uważałem, że jeszcze mam czas, a jeszcze będzie lepsza pogoda, lepszy dzień. Dziś stwierdziłem, że nie, no to jest ten dzień dzisiaj. Także trochę was zabiorę na krótki spacer po Lublinie i jego najciekawszych miejscach. Oraz opowiem, jak mi się mieszka tutaj przez ostatnie 2 lata. Jedną z najważniejszych ulic w Lublinie są Aleje Racławickie, na których ulokowane są główne uniwersytety oraz szkoły wyższe. Także ta ulica akurat jest bardzo dobrze znana studentom. Co ważne, Aleje Racławickie również są też bardzo ważne z tego powodu, że prowadzą one tak naprawdę na Stare Miasto w Lublinie oraz Plac Litewski. Jednym z najsławniejszych punktów Lublina jest oczywiście budynek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Właśnie tutaj dość często w latach 2007-2009 pojawiałem się na poprawkach egzaminów. Studiowałem w Stalowej Woli na Wydziale Zamiejscowym, ale egzaminy poprawkowe często musiałem zdawać tutaj. Stąd też troszkę znałem Lublin. Następnie znajdujemy się już w Ogrodzie Saskim. Zaczyna się on na zbiegu ulic Jana Długosza oraz Alei Racławickich. Ogród Saski akurat jest taką oazą wytchnienia w gorące dni, gdyż cień, który tworzą tutaj drzewa, naprawdę pomaga odetchnąć w czasie upałów. Tutaj moim zdaniem dopiero zaczyna się taka najbardziej reprezentatywna część Lublina. Krajowa Szkoła Sądownictwa prezentuje się świetnie. To jest właśnie ta szkoła. Budynek, no taki starszy. Po lewej obok mnie sąd okręgowy, a tuż po prawej będzie się rozciągał widok na Grand Hotel w Lublinie. Thank you.
Tak wyglądał kościół, który tutaj stał mniej więcej w XIX wieku. Przeszedłem, można powiedzieć, całą trasę od ulicy Krakowskiej Przedmieście aż po Zamek Lubelski i dotarłem do dworca PKS. A na temat dworca PKS mogę opowiedzieć jedną dość śmieszną historię. Historia ta zdarzyła się w roku 2008. Byłem na poprawce z jednego przedmiotu na swoim kierunku studiów i miałem wrócić z powrotem do miejsca, gdzie mieszkałem wtedy, czyli Stalowa Wola. Z tego oto dworca miałem wyruszyć. Zostałem tutaj odwieziony. Byłem pewny, że miałem mieć autobus. Okazało się, że żadnego autobusu nie było. Wtedy również to były czasy, że nie każdy miał internet w telefonie. I skończyło się na tym, że skorzystałem z pomocy siostry, do której zadzwoniłem, aby określiła najszybszy sposób wydostania się z Lublina. Określiła mi, że jest pociąg, ale mam tylko 20 minut. Nie myśląc wtedy, w ciągu 20 minut dobiegłem do dworca PKP z PKS i jeszcze do tego wtedy lało. A najśmieszniejsza historia jest taka, że gdy dobiegłem, po pierwsze się okazało, że deszcz przestał padać, a następnie pociąg był opóźniony o 20 minut. Także historia jest taka, że nie zawsze warto się śpieszyć. Nieraz warto po prostu zaufać sytuacji. A few moments later. Kolejnym ciekawym miejscem w Lublinie jest ścieżka wzdłuż Bystrzycy, rowerowo-piesza. Dlaczego ciekawym? Po pierwsze, można tu pobiegać, pojeździć na rowerze, pochodzić na spacer. Co tylko się chce. Spotyka się tutaj sporo ludzi. Po mojej lewej stronie mamy basen Aqua Lublin. Jeszcze tam nie byłem, ale myślę, że na jesieni się tam wybiorę. Póki co byłem na basenie na... To jest chyba ulica... Zaraz, jak się nazywała? Przy Orkana. Zapomniałem sobie. Basen niedaleko mnie, 1,5 km. Mały, jeden tor, więc... Tutaj muszę przyjść, bo tu jest więcej torów do pływania. Na tej ścieżce dość często przebywam. Ogólnie zacząłem tu biegać, bo jest fajny punkt odniesienia. Mniej więcej ile można przebiec kilometrów. Mój punkt odniesienia zawsze jest galeria tutaj, gala. Dodatkowo jest to też najciekawsza, najkrótszych tras z dworca PKP. Także warto. Ścieżka rowerowo-piesza wzdłuż Bystrzycy. Po lewej stronie zaczyna się Park Ludowy. Jak wprowadziłem się tutaj w 2020, jeszcze był w remoncie. Wizytówką Parku Ludowego po remoncie stała się kładka. Na dole ciąg rowerowy, na górze ciąg pieszy, która w nocy rozświetlona jest wieloma światłami LED. Dzisiaj na filmie Zalewu Zembrzyckiego nie będę przedstawiał, gdyż bardzo często gościł na moim kanale. Można powiedzieć, że od początku tego sezonu było o nim 3 filmy. Kieruję się teraz w stronę Wąwozu Czuby, który jest również jednym z zielonych miejsc w Lublinie.
których można wypocząć oraz miło spędzić czas. Zrobiło się ciemniej, chyba zbiera się na deszcz. Jak mi się żyje w Lublinie? Poprzedni rok to był rok, w którym poznawałem dopiero Lublin. Natomiast w tym roku, już znając go w 30%, coraz lepiej mi się w nim żyje. Coraz łatwiej znaleźć miejsca, w których fajnie spędzić można czas. To na dzisiaj koniec. Dzięki, że ze mną przeszliście cząstkę Lublina. Do zobaczenia w następnym odcinku.